To jest podcast Hej Mama. Hej Mama. Cześć Basiu. Cześć. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłaś czas w grafiku na nagranie podcastu. Ja dziękuję, że nas zaprosiłaś. To jest dla nas duża przyjemność. Znaczy dla mnie osobiście. Ja dzisiaj występuję w imieniu swoim i Dominiki. No tak jak mówisz, nasze grafiki są już bardzo napięte, więc dzielimy się zadaniami. Ja się zajmuję marketingiem i PR-em w naszej firmie, więc to ja dzisiaj będę opowiadała naszą historię. Słowem wstępu dla słuchaczek, które nie wiedzą, co to granatowo, chociaż nie wierzę, że takie są w ogóle. To granatowo to jest marka ubrań dla mam karmiących, dla kobiet w ciąży i rodzących. Tak, przede wszystkim. Od tego się zaczęło, od ubrań do porodu. No to może opowiedz, jak już zaczęłaś, od czego się zaczęło? No zaczęło się właśnie od sukienki do porodu, która w naszych głowach powstała w 2009 roku. Już 10 lat. Tak, to kiedy 10 impreza? Lat. No, chyba nie będziemy tego świętować, ale bo powstała w momencie, kiedy Dominika zaszła w ciążę i właściwie jak zaczęła się ostatni trymestr ciąży i zaczęła myśleć o tym, że chyba trzeba czymś urodzić. Dominika jest architektem i całe życie uczyła się tego, że każda rzecz, którą się projektuje, powinna być zaprojektowana do jakiegoś konkretnego celu. No i zaczęła przeszukiwać rynek i na rynku nie było nic, kompletnie nic. Nie było ani jednego rozwiązania do rodzenia. Były oczywiście koszule nocne do karmienia, tylko one miały dwie podstawowe wady. Jednej jeszcze nie znałyśmy, a drugą już wiedziałyśmy od początku, czyli że jest za krótka. Druga to, że ma kolor szary. To o tym powiem trochę później. I Dominika, mając 1,78 m wzrostu, po prostu miała bardzo poważny problem ze znalezieniem ubrania, które będzie intymne i które będzie spełniał funkcję taką, że przynajmniej będzie dla niej wygodne. Wszystko było do spania. W czasie porodu ostatnią rzeczą, jaką się robi, to śpi. Chociaż też nie zawsze, bo drzemki bywają i są zbawienne czasami między skurczami. No i szukała i nic nie znalazła, więc poszła do szpitala z czymś, co oczywiście nie spełniło w żaden sposób jej oczekiwań. Ja w tym czasie, nie ukrywam, patrząc na te Dominiki rozkminki, w ogóle nie wiedziałam, o co jej chodzi. Rok później zaszłam w ciążę i dalej nie wiedziałam, o co jej chodzi, bo uważałam, że można urodzić po prostu w beleczym. Nie ma znaczenia, to żadnego. T-shirt stary, stara koszula nocna, cokolwiek. No i kupiłam sobie w rzeczach używanych białą, tkaninową, wąziutką koszulę do spania, taką śmieję buduarową, którą nawet nie założyłam, nie przymierzyłam przed pójściem do szpitala, tylko uprałam i wsadziłam do torby. No i na sali w szpitalu, w której kwalifikują do porodu, kazali mi się w nią przebrać, no i pierwszym zdziwieniem moim było to, że ona jest przezroczysta. Czyli byłoby mi widać wszystko. No, byłam na izbie przyjęć, na zewnątrz mężczyźni, bo to szpital, w którym też przychodzą mężczyźni. No i musiałam założyć szlafrok, to był sierpień. Ja w ogóle szlafroków nie używam, wyjątkowo miałam ze sobą, bo stwierdziłam, do szpitala szlafrok się przyda. Więc w sierpniu w szlafroku, w koszuli dramat. Potem w czasie porodu nic mi tak bardzo nie przeszkadzało, nawet ból mi tak bardzo nie przeszkadzał, jak moje ubranie. Naprawdę. To jest, ja wiem, że to jest niewiarygodne, ale po prostu ja nie byłam w stanie się przekręcić w tej koszuli. Ona była po prostu dla mnie za ciasna. Ona miała odszycie pod biustem, więc jeszcze cisnęłam je w biust i w brzuch. A w końcówce porodu trafiła już pod moje pachy. A jak już dziecko się pojawiło i trzeba było mnie po prostu ogarnąć, przebrać i umyć trochę, no to nie były panie w stanie ze mnie tego zdjąć, bo to po prostu było przyklejone do ciała, bo wiadomo, poród to jest wysiłek, więc pot, krew, woda, to wszystko spowodowało, że ona się po prostu do mnie przykleiła, więc się skończyło na tym, że trzeba było ją ciąć. Brzmi strasznie, ale oczywiście było to coś, co było kupione po to, żeby wyrzucić, więc nie miałam do tego sentymentu. No ale po porodzie jakby zdałam sobie z tego sprawę, że Dominika ma rację. Kurczę, trzeba mieć ubranie, które na pewno ci nie przeszkadza. No i jak już urodził się Józek, Dominiki, Henio, mój syn, no to już obie miałyśmy przekonanie, że kurczę, naprawdę trzeba z tym tematem coś zrobić. No, ja zawsze myślałam o jakimś własnym biznesie. Pracowałam w korporacji i nie ukrywam, że to nie było moje przeznaczenie. Zawsze miałam jakieś pomysły, tylko wszystkie pomysły kończyły się na tym, że nie miałam środków, żeby je rozpocząć. No więc
uznałyśmy, że może uszyjemy jakiś prototyp. I tak żeśmy o tym gadały, że niestety druga ciąża Dominiki, w której, która nastąpiła w 2013 roku, również skończyła się bez porodem, bez ubrania do tego specjalnie stworzonego. I wtedy Dominika już rodziła tak długo i był to poród naturalny i już wtedy naprawdę była wściekła, że nic takiego nie ma. Rodziła w tunice z H&M-u, która była poliestrowa, pociła się w niej, była za krótka, ciągle próbowała zasłonić sobie pupę i innego typu rzeczy. I ja jak rok później zaszłam w ciążę, bo mamy takie tendencje rok po roku dzieci, no to na naprawdę 5 minut przed porodem Hani twardo postanowiłyśmy, dobra, uszyjemy coś. I dosłownie 2 dni przed Hani urodzinami odebrałam od krawcowej dzianinową wersję naszej sukienki do porodu, bo była już wcześniej tkaninowa, uszyta przez moją mamę, bo moja mama wiele lat w życiu szyła. Nie mówi o sobie krawcowa, ale ja uważam, że jest właściwie projektantką i krawcową. I szyła wiele lat, zna się na kroju, zna się na szyciu, tylko nie potrafi szyć dzianiny. Nie ma do tego specjalnej maszyny. Głównie z tego powodu nie szyje, bo nie ma overlocka. I uszyła tkaninową i na podstawie tej tkaninowej krawcowa uszyła nam dzianinową. I ja poszłam z 2 sukienkami do porodu, wtedy jeszcze koszulami nazywanymi, do porodu. Postanowiłam urodzić tej dzianinowej, bo ona była elastyczna. Wydawało mi się, że jest po prostu wygodniejsza. I nie pomyliłam się. To było świetna rzecz, chociaż jeszcze nie miała tych wszystkich udogodnień, które ma dzisiaj nasza granatowa sukienka do porodu. Zapomniałyśmy o kieszeniach, a ja miałam taki poród bardzo delikatny na początku, więc ja dużo pisałam SMS-ów, gadałam przez telefon, więc ciągle na przykład z telefonem miałam problem. Ciągle podawałam mojemu mężowi, weź go, potrzymaj, połóż go na parapecie i tym podobne. Więc brakowało kieszeni. I nie było magnesów. O magnesach myślałyśmy wcześniej już, że ten problem trzeba jakoś rozwiązać. Myślałyśmy też o rzepach, no ale w prototypie jeszcze nie było czasu na myślenie o tym. Sukienka się świetnie sprawdziła, bardzo była pomocna w czasie porodu. Moja położna była zachwycona faktem, że może mi lędźwia włożyć ręce w rozpięcie na plecach i mi lędźwia masować. Nie miałam znieczulenia zewnątrzoponowego, więc jakby samo rozpięcie z tyłu do tego się nam mi nie przydało, ale po porodzie, jak już Hania była u mnie na piersiach i kankurowałam ją, odkryłam nową funkcjonalność, czyli możliwość rozebrania mnie po porodzie bez oddawania Hani na czas przebierania się. To są szczegóły, ale diabeł tkwi w szczegółach i naprawdę w czasie porodu to ma znaczenie. Kiedyś tam nasza klientka powiedziała, że najfajniejsze w naszej sukience było to, że ona o niej w ogóle nie myślała. Czyli tak jakby nic na sobie nie miała, jednocześnie była ubrana. I myśmy stworzyły ubranie, które uważamy, że właśnie takie jest, że pomaga mamie, nie przeszkadzając w niczym przede wszystkim. Oczywiście poród to jest żywioł i w porodzie się różne rzeczy dzieją i różne funkcjonalności sukienki mogą się nie przydać, inne mogą zostać użyte w zupełnie inny sposób, bo na przykład jedna z naszych klientek nam kiedyś powiedziała, że świetne było rozpięcie na plecach do tego, że ona wchodziła sobie w czasie porodu kilka razy pod prysznic i za każdym razem to zdejmowanie było bardzo wygodne. Oczywiście każdy inny ubranie też by zdjęła przez głowę, ale dla niej to było po prostu fajne. Ale jak myślę, że mam do wyboru, że ktoś mnie rozepnie, a muszę podnosić ręce do góry i przeciągać przez głowę ciasną koszulę, to chyba wolę też rozpiąć się z tyłu. Dokładnie, dokładnie. To jest tak, że nasze ubranie, to nie jest tak, że bez naszego ubrania nie da się dobrze urodzić. Można godnie i dobrze urodzić w ubraniach, które są dostępne na rynku albo po prostu w tym, co mamy w domu. Ale po prostu my dajemy alternatywę. Jak ktoś chce, to ma wybór. I no i w 2014 roku, kiedy Hania się urodziła, powstał prototyp. W ciągu roku żeśmy dopracowały go, załatwiłyśmy dzianinę, szczegóły, wymyśliłyśmy w końcu temat magnesu, bo dla nas to było bardzo ważne. Bo jedną z podstawowych rzeczy, która nas denerwowała w ubraniach, które były do karmienia w tym czasie dostępne, co myśmy rodziły, to było to, że
jakiekolwiek obsługa jedną ręką jest niemożliwa. A mama w czasie karmienia jedno-dwudniowego dziecka, ostatnią rzeczą, jaką ma, to ma dwie ręce do obsługi, bo zawsze ma jedno dziecko, jedną rękę zajętą przez dziecko. Mhm. Więc jedynym rozwiązaniem, które by powodował, że mama nie musiałaby używać dwóch rąk do rozpięcia albo zapięcia ubrania, to był magnes albo rzep. Rzep ma to do siebie, że jedna ze stron jest gryząca i nie podjęłyśmy się tego wyzwania. Postanowiłyśmy pójść dosyć dalej, ponieważ w ubraniach mało się używa magnesów. Przeważnie są to kurtki, czyli to są grube ubrania, albo torebki mają zapięcia na magnes. W takich codziennych ubraniach my nie znamy tego zastosowania. Więc uznajemy to, że to jest nasz patent. I to jest patent, który nasze klientki bardzo cenią. Magnesy po prostu na co dzień pomagają w tych pierwszych tygodniach, kiedy one się uczą nowego życia, uczą się obsługi dziecka, uczą się karmienia, bo karmienie to nie jest coś, co po prostu naturalnie przychodzi, tego trzeba się też nauczyć. To po prostu jest zbawienne, że ubranie współgra z mamą, a nie przeszkadza jej w codzienności. No i w 2015 roku, dokładnie 29 maja, na targach Mama Wil w Warszawie wystartowałyśmy z naszą firmą. Oczywiście połowa rzeczy była niegotowych, ale postanowiłyśmy, no kiedyś trzeba, bo nigdy nie będzie wszystko gotowe, bo mamy to do siebie, że jesteśmy perfekcjonistkami i czasami musimy odpuścić. I troszeczkę odpuściłyśmy, ruszyłyśmy. Pamiętam ten dzień, w którym usiadłyśmy i za chwilę się targi miały ruszyć i ja takie totalne załamanie, że to się nie sprzeda, że to nie ma szans, żeśmy sobie coś wymyśliły, że to się w ogóle nie ma prawa udać. I na tych targach sprzedałyśmy 17 sukienek. Wow. I normalnie wyszłyśmy stamtąd jak ze skrzydłami, że to się uda. I najśmieszniejsze było to, że mamy zachęcały córki, żeby kupiły, bo one tej części takiego nie miały, bo one rodziły w szpitalnych szmatach, które często nawet nie zasłaniały pupy. Mężowie zachęcali swoje żony, że fajnie, ładnie będziesz wyglądała, kurczę, dlaczego masz brzydko wyglądać w porodzie? I my byliśmy po prostu w szoku, że to nie tylko dziewczyny, ale też jakby środowisko ich zaczyna mówić, że okej, że to jest fajny pomysł. Myśmy wiedziały na samym początku firmy, że znaczy pomysłu i firmy, że my będziemy musiały przebić jakąś taki zabobon, nie wiem, tradycji, jak to nazwać, że należy rodzić w czymkolwiek, byle czym, a najśmieszniejsze to w t-shircie męża. To jest coś, co tak nas rozwala, bo my obie jesteśmy dosyć wysokimi kobietami. Mojego męża rzeczy są dla mnie dobre, bo mąż jest parę centymetrów ode mnie wyższy i po prostu jego t-shirt się mi kończył mi na pępku mojej wspólniczki t-shirt. Dokładnie męża, jej męża t-shirt też by się kończył na pępku, bo no kurczę, no po prostu się nie da. Oczywiście, jak ktoś ma faceta 1,95 m, a dziewczyna ma 1,52 m, no to jej go t-shirt może faktycznie być sukienką. Ja mam partnera niższego od siebie, to sobie wyobraź. No właśnie, więc jakby w ogóle nie rozumiemy, z czego to powstało. No ale i wiedziałyśmy, że będziemy musiały, poza tym, że będziemy musiały sprzedać nasze rzeczy, żeby zarobić, no bo to chciałyśmy, żeby było naszą pracą i naszym sposobem na zarobek. No to wiedziałyśmy, że będziemy musiały trochę zmienić myślenie dziewczyn. No i to było najtrudniejsze. To jest najtrudniejsze dalej. Ale udaje się. Tak, udaje się. Powstało hasło, hashtag w mediach społecznościowych nie rodzę w byle czym. I to jest coś, z czym my idziemy w świat, bo uważamy, że skoro można ubrać się na jeden dzień, najpiękniejszy dzień w wielu kobietach, w życiu wielu kobiet. Tak. Kobiety lubią inwestować w specjalne okazje. Na ślub wydadzą nieskończoną ilość pieniędzy. Tak, tyle, ile mają, tyle, na ile je stać, tyle wydadzą. Zawsze chcą wyglądać pięknie w czasie ślubu, bez względu na to, ile wydają. Bo są kobiety, które kupują w sieciówkach sukienki do ślubu i też pięknie wyglądają, ale też trzeba na tą sukienkę wydać. Rzadko ktoś bierze ślub w sukience, która wisi w szafie. Jak ktoś idzie na rozmowę o pracę, ubiera się ładnie, chce wyglądać po prostu ładnie, chce się czuć dobrze,
I ten, kobiety lubią ładną bieliznę, chociaż nikt poza nimi ich nie widzi, no i mężczyźni czasami. Ale generalnie kobiety lubią inwestować w rzeczy, których nie widać nawet. No tak jak mówię, jak bieliznę. Kobiety chodzą robić paznokcie, chodzą do fryzjera, lubią się malować, więc trochę nas dziwi, dlaczego dziwiło, już dzisiaj trochę mniej dziwi, ale dziwiło, dlaczego kobiety idąc do porodu, czyli idąc na powitanie swojego dziecka, na jeden z najważniejszych dni w życiu, idą do miejsca publicznego, idą się spotkać z lekarzami, idą się spotkać z położnymi, będzie tam mąż, często dula. Nie chcą się ubrać po prostu ładnie. Dziwiło nas to, że kobietom się, właściwie to nie kobiety, bo to nawet nie te kobiety rodzące takie mają podejście do tego, one po prostu nie wiedzą. I im po prostu się tak mówi, im mówią to położne i mówią to koleżanki, weź byle co, bo się ubrudzi i wyrzucisz do śmieci. Mnóstwo kobiet jest sentymentalnych i lubi zostawiać sobie rzeczy ze ślubu, suknie sobie zostawiają, chociaż kosztowały kupę pieniędzy i można je sprzedać i spieniężyć ten wydatek. I lubią sobie zostawiać takie pamiątki, więc dlaczego zostawiać coś, co jest okropne? I też uznałyśmy, że nasza sukienka do porodu, poza tym, że ma być funkcjonalna, może być też po prostu ładna. Dlatego też w naszych sukienkach jest kokardka, w naszych sukienkach są wzory, które od jakiegoś czasu już projektujemy własne z grafikiem. Dlatego dbamy o detale. I można kupić ubrankę dla dzieci. Tak, to już jest gadżet. Śmiejemy się, że to już jest gadżet. Ale ja kupiłam, nabrałam się na ten gadżet. Nie nabrałam. Dla mnie to było takie słodkie, wyjątkowe, że urodzimy, wiesz, urodzę, pojawi się mój syn i będzie miał to ubranko, a ja będę miała tą piżamkę i my tak we wszystkim będziemy do siebie taki pasować. Taki zgrany zespół, nie? Tak, i ubranko poszło w świat, ale czapeczkę sobie zostawiłam właśnie na pamiątkę. No bo właśnie. Patrzę no. na nią i wiesz, mam ciarki, łzy w oczach, jeszcze jest dwustronna ona, tak, bo jest granatowa z jednej strony, ma wzorki z drugiej. No po prostu... No ja też, ja przyznam się, że ja w ogóle nie jestem sentymentalna do rzeczy i moją sukienkę do ślubu sprzedałam tuż po, ale zostawiłam sobie to, co miałam na głowie, a i zostawiłam sobie koszulę do porodu, w której Hanie rodziłam. Henia niestety nie udało mi się, bo wylądowała w śmieciach ze względu na pocięcie w kawałki. Więc ta sentymentalność nawet u osoby, która na co dzień nie jest sentymentalna, się pojawiła. Więc fajnie jest móc zostawić sobie rzecz, która jest po prostu też ładna i pokazać potem dzieciom, zobaczcie, w tym was rodziłam. To jest, tu ma takie wzorki, tu był magnes, tu jest napy, że była kokardka, jakieś dziewczyny to wymyśliły i że było w tym po prostu mi wygodnie. Uznałyśmy, że po prostu nasze ubranie, też jesteśmy estetkami, tak? Lubimy, jak większość kobiet, no lubimy ładnie się ubierać i nas strasznie irytowało to, że na rynku jedyną rzeczą, która powszechnie funkcjonowała jako ubranie do porodu, była szara dzianinowa koszula do karmienia, która w większości miała bardzo infantylne wzory na przodzie. To są żyrafki, słoniki. W najlepszym razie były to serduszka. I jakby nie mogłyśmy zrozumieć, jak dorosła kobieta, która idzie na spotkanie z lekarzem i położną, na wydarzenie, w którym musi podejmować dorosłe decyzje. Bo ona musi powiedzieć, znaczy chciałybyśmy, żeby mogła powiedzieć w Polsce i to są też standardy okołoporodowe, że ona chce znieczulenie, że ona chce 2 godziny kangurować, że ona bardzo prosi o to, żeby nie dokarmiać dziecka. To są dorosłe decyzje, które ona musi podjąć w momencie, kiedy jest w szpitalu i staje przed lekarzem w ubraniu, które powoduje, że ona jest dzieckiem. I tego nie mogłyśmy zrozumieć. Nie mogłyśmy zrozumieć, dlaczego rynek jej to robi. Miałyśmy wrażenie, że to zaprojektował jakiś facet 100 lat temu. No oczywiście nie 100 lat, ale to za 20 lat temu się to pojawiło, 25 w latach 90. I nagle ze względu na cenę to stało się powszechnie dostępne, znaczy powszechnie widziane na porodówkach. Ja w czymś takim rodziłam, znaczy nie rodziłam, właśnie miałam coś takiego jako ubranie poporodowe. Mam takie zdjęcie z malutkim Heniem jednodniowym i ja wyglądam w tym po prostu tak strasznie źle.
i jest mi tak strasznie źle, że ja tak źle wyglądam na tym zdjęciu, a chciałabym mieć takie zdjęcie i nie wyglądam z powodu tego, że jestem obolała, z powodu tego, że mam przetłuszczone włosy, czy nie wiem, czy po prostu moja twarz jest szara ze zmęczenia, tylko wyglądam z powodu tego, że mam na sobie szarą koszulkę z różowym misiem. Ja po prostu sama nie mogę zrozumieć, dlaczego ja to kupiłam. Ale ja to kupiłam z jednego powodu, że to była wtedy jedyna rzecz, która była dostępna, chociaż to było tylko 8 lat temu, i że była tania. A to, to było niewygodne, za krótkie, przede wszystkim za krótkie. Jak kobieta leży w łóżku, to wszystko się podnosi do góry. Więc ciągle musiałam w środku upalnego lata leżeć pod kołdrą. Ja nie byłam chora, ja byłam tylko po porodzie. Nikt tam leżący nie jest chory, wszyscy są tylko po porodzie, a wszyscy leżą w łóżkach pod kołdrami w środku dnia. W zeszłym roku lato było upalne do granic przyzwoitości i właściwie ja nie wiem, jak można było leżeć pod kołdrą, a pewnie tysiące dziewczyn codziennie tak funkcjonowały. No właśnie, myśmy, bo mają za krótkie sukienki, tak, i wstydzą się tego, że wszystko jest na wierzchu. Te... Tak, to jest okres bardzo fizjologiczny. Tak, wkładki, tak, tak, majtki, krew. Tak, jest połóg, nasz organizm się czyści, nosimy duże wkładki higieniczne. Często mamy chodzić też bez majtek, bo różne są szkoły na ten temat. Majtki są siateczkowe, w najlepszym wypadku bawełniane i po prostu my tego nie chcemy pokazywać. Po prostu... O jakąś godność też chodzi, tak, co? Bo to już nie tylko o to, żeby ładnie na zdjęciu wyglądać, tylko kurczę, no mamy prawo do zachowania, tak, jakiejś godności. Ja rozumiem, że fizjologia, że poród, że nic tam nie jest nikomu obce, ale z drugiej strony no na co dzień, jak już urodzimy i do koleżanki obok przychodzi rodzina w odwiedziny, no to ja nie chcę, żeby mnie wszyscy w tym połowie tak oglądali. Tak, tak, tak. Ja to niestety jest jakby normą w polskich szpitalach, że... No, do Dominiki kiedyś przyszedł kolega z pracy z mężem, bo szli razem, to wpadli, bo niedaleko pracowali. No, całe tłumy potrafią przychodzić. Są szpitale, w których są zakazy, ale jest mnóstwo szpitali, w którym pozwalają. I kobiety, będąc w bardzo intymnej sytuacji, często są w publicznym miejscu. Znaczy, szpital jest publicznym miejscem, więc tam kręci się dużo osób, są studenci. Ja na przykład rodziłam Henia ze studentami. I mnie to oczywiście nie przeszkadzało, bo ja wiem, że oni się muszą nauczyć na kimś. Nie przeszkadzało mi, że było to 5 osób więcej niż, niż normalnie by było. Ale po porodzie, kiedy już jakby ból nie zawłada twoim umysłem i nie to, że masz urodzić, nie myślisz o tym tylko, że masz urodzić, tylko też myślisz o tym, że jesteś człowiekiem, że jesteś kobietą, że no, po prostu jest połóg i to nie wszystko jest tak, jak ty byś chciała, że zaczyna się nawał, że mleko, piersi różnie reagują, są tkliwe, że wypływa mleko i ty po prostu chcesz wyglądać jak człowiek. I w naszym ubraniu, w naszym przekonaniu, w przekonaniu wielu klientek, po prostu to my to trochę dajemy, tak? Nawet jak ci poleci trochę mleka, to na granacie tego tak bardzo nie widać. Wiadomo, to nie jest tak, że w ogóle nie widać. Tylko szary, to wcześniej wspominałam, szary kolor pod wpływem wilgoci robi się czarny. Więc w efekcie wszystkie szare koszulki, na których się pojawia mleko, robią się czarne i to są plamy na wysokości piersi. Więc kobieta wygląda po prostu okropnie. I ona to wie, więc natychmiast chce się przebrać. Nie zawsze ma w co, bo na przykład poprzednia już też się pobrudziła. To jest bardzo fizjologiczny okres. Czasami krew popłynie, czasami dziecko, nie wiem, mleko się uleje. I w naszym ubraniu to wszystko jest trochę niwelowane. Wiadomo, że też trzeba prać, też trzeba wymieniać. To nie jest tak, że zupełnie nie widać. Ale w stosunku do szarej to jest w ogóle nieporównywalne. I wiemy, że kobiety po prostu się czują dobrze i godnie, właśnie to, co powiedziałaś, że czują się godniej, że jakby czują się ubrane, czują się zaopiekowane też tym ubraniem. Oczywiście ubranie nie spowoduje jakiejś przełomu, ale na pewno pomoże. Wiesz, to jest wiele małych rzeczy, które się składa na to, jak się czujemy przy porodzie. I oczywiście nasze nastawienie, położna, opieka lekarska i tak dalej mają ogromny wpływ. Ale jak
wszystkie te małe rzeczy będą zawodzić i jeszcze do tego będziemy źle ubrane. No tak jak powiedziałaś, ubranie ma moc, tak? Jeżeli idziemy w szarej, za krótkiej, z pupą na wierzchu sukience, z misiem i słonikiem i żrawką i różową kokardeczką i w ogóle do lekarza porozmawiać o czymś, co jest dla nas ważne, to jak my się czujemy w ogóle? My już jesteśmy w jakiejś takiej pozycji niższej same ze sobą, tak? Bo jeżeli ta kobieta nie ma mega pewności siebie i wiesz, takiego harda ducha w ogóle, no to gdzieś tam to nasze, w ogóle to jest taka niepewna sytuacja, tak? Więc my się czujemy niepewnie. I to ubranie też o nas coś mówi. I ten lekarz też na nas patrzy inaczej. Dokładnie. Jak masz tą ładną sukienkę, która zakrywa to, co ma zakrywać, żebyś ty się czuła komfortowo w tej Dokładnie. Sytuacji. I po prostu jest ładna, ma ładny kolor, ma ładne wzory, tak? I trochę lepiej wyglądasz, trochę lepiej się czujesz, trochę pewniej się czujesz, to też inaczej rozmawiasz z tym lekarzem i z otaczającymi cię ludźmi i tak dalej. I w ogóle inaczej przechodzisz może przez ten okres. Ja nie chcę tutaj nadawać nie wiadomo jakiej wartości ubraniu, ale coś w tym jest. No przecież sama jestem stylistką i mówię o tym, że kolory mają moc. Granatowy kolor to jest kolor, który w biznesie jest używany właśnie po to, żeby budzić zaufanie. Tak, tak. Myśmy się zdecydowały na granatowy, ponieważ to był jeden z dwóch kolorów, które właśnie fizjologii najbardziej sprzyjał. Granat albo czerń. Mm-hmm. Czerń w polskiej kulturze jest związana z innym wydarzeniem i smutnym, więc zdecydowałyśmy, że granat. Zresztą granat uwielbiamy. Ja sama mam mnóstwo granatowych rzeczy. Uwielbiamy też paski, więc potem powstała paskowa. Mm-hmm. Ponieważ ja rodziłam w paskach, w paskowej sukienka do porodu, której rodziłam jako prototyp, była w paski i pomimo, że były wszystkie oznaki jakby porodu na niej, to ona się doprała bez problemu, bo krew się spiera w zimnej wodzie, naturalne wydzieliny też normalnie w zwykłym praniu 40-stopniowym się wspierają. I wiesz, odkąd powstała nasza firma, czyli od tego 2015 roku, minęło 4 lata, mnóstwo kobiet w tych sukienkach urodziło. Dziewczyny są, naprawdę wysyłają nam prywatne wiadomości, które nas doceniamy. Mamy takich kilka, właśnie jedna, która opowiedziała o tym prysznicu, inna, która powiedziała, że właściwie nie czuła sukienki, więc to chyba o to chodziło. Kiedyś dostałyśmy wiadomość, że nasza sukienka uratowała dziewczynie laktację. Nie wiem jak, aż mnie to zaskakuje, bo nie wiem jak sukienka może uratować komuś laktację, ale to może chodzi o to właśnie przekonanie, że ja się dobrze czuję, więc może trochę lepiej się czuję też ze sobą, więc a w laktacji bardzo dużo ma znaczenie samopoczucie. I to wszystkie te wiadomości są bardzo budujące. Ta sprzedaż tych rzeczy i popularność wśród matek naszej marki jest super. I nas nie tyle to, że my na tej firmie zarabiamy i dajemy pracę już 3 osobom dzisiaj, nas tak cieszy. Cieszy nas to, że my trochę mogłyśmy dać kobietom wybór. Firma się rozrasta, robimy coraz więcej rzeczy. Po sukienkach do porodu pojawiły się komplety, bo bardzo dużo dziewczyn kupowało rzeczy dla swoich koleżanek, jako prezenty, jako prezent na baby shower. Ta tradycja się trochę u nas rozwinęła, więc takie sety po prostu są właśnie mama z dzieckiem, żeby była takim zgranym duetem. Potem powstały sukienki basic do karmienia, które mają ten sam patent do karmienia, co sukienka do porodu, tylko są już ubraniem bez rozpięcia na plecach, no bo to jest tylko potrzebne przy porodzie, chociaż potem w żadnym wypadku nie przeszkadza. No i tak powoli ta kolekcja się rozrastała, potem powstał nasz drugi patent, Dominika karmiąc swoje dzieci, a potem ja to od niej przejęłam. Myśmy używały takiego rozwiązania, że nosiłyśmy przylegający do ciała elastyczny top, a na to coś luźnego zakładałyśmy, jakąś tunikę, jakąś bluzę i podnosiłyśmy wierzchnią luźną warstwę i obciągałyśmy dolną w okolicach piersi i w ten sposób bardzo intymnie karmiłyśmy, bo my nie bardzo chciałyśmy pokazywać swoje brzuchy, karmiłyśmy też w zimę często na powietrzu, więc no nie chciałyśmy się po prostu rozbierać do naga. No i powstały nasze bluzki do karmienia. Nazwałyśmy tą kolekcję All Day Long, bo to, co mama przeżywa zaraz po porodzie, to jest to, że dzień miesza się z nocą i właściwie cały dzień, cała noc, to nie ma znaczenia, kiedy jesteś, która jest godzina, tylko po prostu w ubraniu musisz być i w ciągu dnia się czuć tak, jakby była ubrana i w nocy, żeby było wygodnie. Więc nasze bluzki mają dwie warstwy, jedna się podnosi, jest bezproblemowy dostęp do piersi, nie ma żadnych suwaków, guzików, napów, niczego, bo no po prostu to jest wygodne. No i
No i rozwijamy. Teraz na jesieni pojawiła się kolekcja jesienna. Teraz troszeczkę doinwestowałyśmy kobiety w ciąży, zrobiłyśmy uniwersalne ubrania, bo wiadomo, że wydatek na ubrania to nie są małe pieniądze, chociaż my staramy się te ceny, żeby nasze ceny pomimo produkcji polskiej, polskich dzialin w polskich szwalniach były takie przystępne. To jest też bardzo ważne, chciałabym na to zwrócić uwagę. Tak, tak? To staramy się. Tak zwane małe chińskie rączki za dolara miesięcznie. To nie są małe chińskie rączki, szyjemy w szwalni pod Warszawą w Zielonce. To są Polki, które tam pracują, też są Ukrainki oczywiście. Bierzemy dzianinę od polskiego producenta z Pabianic i drukujemy w polskiej drukarni cyfrowej też w Pabianicach. Jedyną rzeczą, która nie jest polska, to są napy i wstążki, czyli rypsówki na sukienkach. Rypsówki są z Francji, a napy są niemieckie, bo to jest firma, która no, na całym świecie, to jest właściwie, można powiedzieć, że od tej jakości napy to jest jedyna firma, która ma na świecie, nawet H&M ich używa. Więc to są naprawdę dobre napy, no i bezniklowe i no, to nam zależało na dobrym otwieraniu, i no, więc to są jedyne rzeczy, które nie są polskie. No ale dajemy zarobek polskim szwaczkom i polskim firmom. Tak, czyli kupując sukienki z Granatowo wspieramy nie tylko jedną polską firmę, ale kilka po kolei, tak, które przyczyniają się do tego, żeby tak, ten produkt powstał, tak, i to jest świetne. Tak, i fajne jest to, że no teraz jesteśmy po obejrzeniu takiego filmu, który wszystkich, którzy mają dostęp do Netflixa, zachęcam, tak zwany True Cost, że tak się nazywa film, nie tak zwany. True Cost to jest o branży odzieżowej. No to jest trochę przerażające. Znaczy ja sama kupuję w sieciówkach, bo nie jesteśmy w stanie kupować tylko w polskich markach, bo po pierwsze ograniczona jest oferta, na przykład kupić polskie jeansy to jest chyba prawie niemożliwe, albo pojedyncze firmy, no a po prostu też jest tak, że mamy małe dzieci, które niszczą ubrania i cena ma też znaczenie dla nas. Ale jakby no to jest strasznie, to jest takie trochę przygnębiające i my się cieszymy, że i nam wiele osób już mówi, słuchajcie, już tak dużo szyjecie, to może do Turcji chociaż, albo do Chin, a my mówimy, nie, nigdy, jeśli kiedykolwiek wpadniemy na ten pomysł, to znaczy, że to jest pora, żeby zamknąć firmę, bo nam bardzo zależy na to, żeby nasza firma była też naszym życiem. A ja bym nie chciała tylko go spieniężać, tylko chciałabym go też przeżyć w jakiś tam godny sposób. I tak jak żeśmy potrzebowały mieć godne ubranie do porodu, bo tego nie było na rynku, tak potrzebujemy dać zarobić pani Małgosi, panu Michałowi od dzianin i nas to cieszy, że możemy mieć wpływ na to, że w Polsce troszeczkę lepiej się żyje. Stąd też wynikają nasze ceny, które, tak jak już powiedziałam, nie są bardzo wysokie, bo sukienka w Zarze kosztuje 129 zł, a nasza bardzo skomplikowana sukienka, bo uwierzcie mi, bardzo trudno ją uszyć, kosztuje 189 zł. Więc to oczywiście jest cena, jest różnica, ale no bez przesady. Wiadomo, jakby w Zarze kosztowała sukienka 129, a nasza sukienka by kosztowała 629, no to jest duża różnica. I to bym rozumiała, że cena miałaby znaczenie. Ale w przypadku naszych rzeczy nie ma. Robimy też promocje, bywają przeceny po sezonie, więc można złapać nasze ubranie za niższą cenę, a jakość mamy naprawdę rewelacyjną, bo same chodzimy w naszych ciuchach. Nie ukrywamy też, że jesienna kolekcja była trochę egoistyczna, chciałyśmy sobie trochę ubrań uszyć, więc uszyłyśmy bluzki, w których można chodzić w ciąży, ale i po ciąży, więc my w nich chodzimy. Nawet dzisiaj mam jedną na sobie. Prototyp, co prawda, trochę inny niż ta, co, która jest dzisiaj w sprzedaży, ale i Dominika chodzi w naszych bluzkach. Ja chodzę w weekendy w naszych joggerach. Obie chodzimy na pilates w naszych leggingsach, więc w końcu mamy się w co ubrać. Ja to potwierdzam, bo jestem klientką Granatowo. Rodziłam to za dużo powiedziane, bo ja cały poród miałam w wannie. Ale zaraz po wyjściu z łóżka, już po kangurowaniu, zostałam ubrana przez moją położną waszą sukienkę i mam takie właśnie zdjęcie ja po porodzie, jak stoję nad moim synem z kanapką
w waszej sukience i ja czuję, że ja to zdjęcie mogę pokazywać, wiesz, bo zresztą nawet jak zapowiadałam podcast o hipnoporodzie, to też miałam zdjęcie chwilę przed porodem, jak stoję w waszej sukience i już mam pierwsze skurcze i pięknie wyglądam. Tak, bo w czasie porodu można pięknie wyglądać, dzisiaj modne są sesje i naprawdę kobiety wyglądają naprawdę. No to tak jak mamy mnóstwo zdjęć z zawodów sportowych. No mężczyźni czy tam kobiety na zawodach są spoceni, pot im się płynie po plecach, włosy są zmierzwione, wysiłek na twarzy widać, a te zdjęcia są naprawdę piękne. I tak samo kobieta w porodzie jest po prostu zmęczona, płynie z niej pot i ten, ale zdjęcia są piękne, no bo przedstawiają piękną chwilę. Pamiętam takie momenty moje, jak byłam zobaczyć szpital, w którym będę rodzić i zobaczyłam dziewczyny na sali poporodowej. Właśnie w tych za krótkich sukienkach i ja byłam przestraszona. Koszulach. Ja po prostu czułam jakiś stres, wiesz, że coś tam jest nie tak, że mi się to w ogóle nie podoba, co tam się dzieje. Wiesz, powiem ci, że mnóstwo dziewczyn tego nie rozumie też przy pierwszym porodzie. Mm-hmm. Tak jak ja. Dokładnie to jest taka klisza, którą ja miałam, nie wiem, jak klisz. Że jakby wydaje ci się, bo wszyscy tak mówią dookoła, że to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Potem przeżywasz to i potem wiesz, że to ma znaczenie. Tak samo jak przy drugim porodzie często wiesz już, jakie decyzje chcesz podjąć. Ja na przykład przy drugim porodzie strasznie chciałam urodzić naturalnie. Mhm. Oczywiście w czasie porodu miałam ochotę wyjść i powiedzieć, że dziękuję, ja już wychodzę. Ale dzisiaj się cieszę, że się na to zdecydowałam, bo to był naprawdę pomimo strasznego bólu piękny poród. Przy pierwszym porodzie ja w ogóle nie wiedziałam, o co kamałam, co wy ode mnie chcecie, tak? I niewiele brakowało, żeby poród się skończył cesarskim cięciem. Na szczęście miałam mądrą położną, która dobrze to pokierowała, ale strasznie mi ubranie przeszkadzało. Przy drugim tego nie było. Może to, że jakby dojrzałam, spowodowało, że tutaj ta zmiana nastąpiła. I też mamy mnóstwo klientek, które przychodzą i mówią, pierwsze urodziłam w byle czym, drugiego tak nie chcę. Mamy klientki, które czwarte dziecko rodzą i przychodzą i mówią, Boże, w końcu ktoś coś wymyślił, bo ja się przez ostatnie 3 porody męczyłam, miałam rozwiązanie, które mi tylko przeszkadzało, czułam się niekomfortowo, a teraz wiem, że będę miała ubranie, które będzie fajne. Poza sukienkami do porodu postanowiłyśmy trochę rozszerzyć naszą ofertę. Mm-hmm. Po pierwsze o ubrania do karmienia i ubrania na ciążę, ale też zainwestowałyśmy w ubrania do porodu inne rozwiązania. Po pierwsze zaprojektowałyśmy wersję letnią sukienki do porodu, bo coraz więcej mamy upalnych. Coraz częściej nasze lata są upalne i chciałyśmy coś lżejszego i 2 lata temu pojawiła się sukienka do porodu na ramionczkach z tymi samymi rozwiązaniami. Rozpięciem na plecach, magnesami, rozpięciem z przodu, ale w takiej formie bardziej sukienkowej, jeszcze bardziej sukienkowej. A czymś, co się pojawiło rok później, to był komplet do porodu. To było coś, nad czym dosyć długo pracowałyśmy. Nie ukrywamy, że to była rzecz, którą nas zainspirowała Dominiki koleżanka, która sama chodząc do szpitala na KTG mogła podnieść bluzkę i być podłączoną, a potem jak już pojawiła się w szpitalu i kazano jej się ubrać w koszulę, to miała takie wrażenie, że ciągle musi prawie z gołą pupą leczyć w szpitalu. Rodziła też w lato w upał i denerwowało ją to, że musi pokazywać majtki, bieliznę i pociągnąć koszulę, więc poprosiła mamę, żeby przyniosła jej spódnicę i leżała w spódnicy i leżała w bluzce i mówiła, potem powiedziała, słuchajcie, jest genialne rozwiązanie na przedporodem, na poród i na poporodzie. I myśmy opracowały taki komplet porodowy, tak to się u nas nazywa, który składa się ze spódnicy kopertowej zapinanej na rzep, po to, żeby było szybko ją możliwość rozpięcia, żeby w ostatniej fazie porodu po prostu ją trask, plask i nie ma, nie przeszkadza. Ma kieszeń, bo to jest ważne dla nas, jedną, ponieważ jest kopertowa, nie dało się robić 2, bo zawsze by druga trafiała gdzieś niekontrolowanie, więc ma jedną kieszeń, ale ma. I do tego stworzyliśmy top, o którym już mówiłam, że śpimy. To jest top ze stanikiem wewnętrznym, który sprzyja mamie, która często musi spać po porodzie już oczywiście w momencie, kiedy karmi, musi spać w kładkach laktacyjnych, więc jak śpi w kładkach laktacyjnych, to śpi w staniku. Tak. A mnóstwo kobiet tego po prostu nie lubi. To jest dla nich straszna męczarnia, więc nasze topy dają szansę
bo gwarancji niestety nie, bo to wszystko zależy od budowy ciała, że można włożyć sobie wkładki laktacyjne. Niektóre kobiety używają do tego flanelowych pieluszek, różne są rozwiązania. No i że można spać bez stanika. Top jest bardzo elastyczny, nie ma odpinanych ramionczek, dlatego że to się nie udało konstrukcyjnie zrobić. Po prostu nasze ramionczka są za grube, żeby utrzymywały duży biust, więc są po prostu, dzielnia jest mocno elastyczna, jest wzmocniony silikonowym szwem przód, żeby po prostu miał formę, dosyć długo utrzymywał. I ten top jest wydłużony z przodu, żeby na brzuch wystarczał w czasie ciąży, a potem po prostu, żeby chował trochę nasze niedoskonałe już kształty po porodzie. Jest genialny do spania. Wiemy też od dziewczyn, że jest genialny do karmienia. Pomimo, że nie jest rozpinany, to odchylanie jest wystarczające. Spódnice dziewczyny często potem noszą jako zwykłą spódnicę, więc to jest też takie multifunkcjonalne ubranie. Przed porodem mamy takie dziewczyny, które kupowały u nas komplet porodowy na przykład do marynarki i szły w tym na komunię, bo... Ja w waszej zielonej sukience byłam na weselu. Ja wiem, to nie jest weselna sukienka, ale nie. Ja byłam wtedy w 4. tygodniu po porodzie, kiedy było to wesele. I ja powiedziałam, że ja mam to w dupie, za przeproszeniem. Czy to jest sukienka na wesele, czy nie? To jest najlepsza sukienka, jaka jest dla mnie na ten czas. No tak, tak, bo to jest taki trudny czas. No połóg jest naprawdę trudny, no nie bez gozery to się nazywa, to trwa jakiś tam określony czas, 6 tygodni i to naprawdę jest moment, kiedy chciałybyśmy tylko być w łóżku z dzieckiem i żeby ktoś posprzątał mieszkanie i podał nam tylko śniadanie ciepłe. Nie zawsze to jest możliwe, ale czasami się zdarzają takie historie właśnie, że jesteś, musisz, albo chcesz iść po prostu na wesele, bo twoja przyjaciółka bierze ślub i no i sytuacja jest taka, że najlepiej ubrać się w coś, co jest wygodnie. Ale ja założyłam do tego dodatki, wiesz, tak, i tak był cały czas prawie przy piersi, więc ja po prostu pięknie reklamowałam waszą sukienkę i co chwilę ktoś do mnie podchodzi i mówi, że to jest niesamowite, jaki to jest piękny widok, kobieta karmiąca. Na weselu. Tak. W 4. tygodniu po porodzie. No. No, więc tak, nasze ubrania są i do spania w naszej zielonej sukience mamy historię, że dziewczyna rodziła, chociaż to nie jest sukienka do porodu i do tego, ale ona kupiła sobie po prostu, będąc naszą S-ką, kupiła sobie L-kę i powiedziała, że się czuła świetnie w tej zielonej sukience, ale wiemy, że dziewczyny właśnie tak jak ty mówisz, na wesele siadają do Wigilii, bo po prostu to jest wygodne ubranie. No i estetyczne, tak? I tak jak mówisz, ona jest też z tego dobrego materiału. Tak. Tam nie ma obciachu iść, wiesz, na wesele albo do stołu wigilijnego, bo ja się czułam naprawdę tak kompletnie ubrana. No, po prostu to było w mojej głowie, że nie mam jakichś falbanek, nie wiem czego, tak? Ale gdyby nie ta sukienka, to nie wiem, czy bym poszła. Nie przesadzam teraz, tak? Ja nie miałam w garderobie innej sukienki, w której mogłabym komfortowo karmić piersią na tym weselu i nie wyobrażam sobie być w połogu, wiesz, z wielkimi piersiami. Z 4-tygodniowym bobasem, który co chwilę chce cyca i ja będę się gdzieś chować po kiplach, za przeproszeniem, żeby ściągnąć z siebie sukienkę, żeby móc karmić. Tak, ja to przeżyłam. Ja przeżyłam to, nie przemyślałam ubrania na chrzest mojej córki i skończyło się tym, że w szatni karmiłam, bo musiałam zdjąć sukienkę z siebie i siedziałam w rajstopach i w staniku. Na szczęście wzięłam drugie ubranie i potem przebrałam się w spodnie i bluzkę, ale no już nie byłam na tyle elegancka, jak planowałam. No ale i to jest ten, na szczęście dzisiaj oferta tych ubrań do karmienia eleganckich jest dosyć duża i naprawdę można sobie coś znaleźć. My trzymamy się trochę, to po polsku nie ma na to dobrego określenia, ale to jest homeware. My tą przestrzeń próbujemy zagospodarować, ale nasze ubrania ze względu na ich jakość i ze względu na ich design po prostu wychodzą na dwór. Oczywiście. Dziewczyny wychodzą w nich i to nas bardzo cieszy i to jest dla nas wielki komplement, bo my, nie ukrywam, nie mamy wykształcenia w kierunku projektowania. Nie skończyłyśmy szkół w tym zakresie. Poza Dominiką, która jest architektem, no ale wiadomo, to trochę inna. Troszeczkę inna. Mamy trochę, myślę, że mamy wyczucie stylu. Wiemy, co nam się podoba. Inspirujemy się wieloma rzeczami, ale próbujemy robić swoje. No i przede wszystkim chcemy, żeby nasze rzeczy były bardzo wygodne. Na przykład teraz, robiąc wiosenną kolekcję, mamy sukienkę, która w swojej formie nie zakładała kieszeni. Znaczy, nie może wyglądać ładnie z kieszeniami. Takimi, które my mamy zawsze z boku wpuszczone w szef. Po prostu ona psuła, te kieszenie psuły kształt sukienki.
I naprawdę była wojna tutaj ostra. Nie robimy tej sukienki z kieszeniami, nie robimy. No i w końcu stanęło na tym, że robimy wersję bardzo taką simple, prostą, bez żadnych dodatków i troszeczkę tańszą, po to, żeby ta forma była zachowana, fajna. I zrobiłyśmy też drugą, identyczną, tylko z kieszeniami naszytymi i jeszcze z lekkim suwakiem rozpinanym, bo pomimo, że nie jesteśmy fankami suwaków, bo suwak trzeba rozpinać dwoma rękami, to tu jest tak, że bez suwaka też rozpięcia suwaka można nakarmić, ale jak ktoś na przykład w domu sobie będzie chodził właśnie w tym homewearu, używając sukienki jako ubrania do domu, to taka rozpięta o 3-4 cm suwak i zostawiony tak na stałe spowoduje, że w tej sukience też się będzie super wygodnie karmiło, ale jak ten suwak się zapnie i założy się do niego, do tej sukienki szpilki i jakiś fajny wisior i założy kolczyki i wyjdzie na dwór, to będzie się w tej sukience wyglądało jak na imprezę. I taką będziemy miały sesję, bo w poniedziałek już mamy sesję i będziemy właśnie takie stylizacje robić. I na bosaka, czyli po domu, i w trampkach, czyli na spacer, i w klapkach eleganckich i z torebką, czyli do wyjścia. To jest może takie nietypowe, ale ponieważ nasze klientki o tym zdecydowały, tak? To wy pokazujecie, że nasze ubrania nie są tylko do domu, bo my nasze ubrania projektujemy na przestrzeń domową, dlatego że wychodzimy z takiego założenia, że każda przestrzeń ma swoje prawa. Przestrzeń domowa ma takie prawa, że musi być bardzo wygodna, ale wcale nie oznacza, że musi być po prostu brzydka. Wręcz przeciwnie, chcemy mieć ładne szlafroki, chcemy spać w ładnych ubraniach, chcemy czuć się dobrze tak samo w domu, jak w pracy. I my, chcąc w naszej firmie zagospodarować tą przestrzeń, szyjemy nasze ubrania. To, co mi się bardzo podoba w naszej marce, to poza tym, jak świetne są te ubrania, jak przed chwilą powiedziałyśmy, to, że one wynikają z takiej realnej potrzeby, czyli nie jest tylko no dobra, to jakiś tam zróbmy biznes, bo chcę rzucić moją pracę w korpo, dobra, to szyjmy ubrania dla mam, no to co, no to jakieś tam suwaki, napy czy coś. Tylko wy naprawdę doświadczyłyście tego problemu, potem karmiłyście piersią i wiedziałyście, co jest wam potrzebne do komfortowego i ładnego, stylowego karmienia. I te bluzki, o których mówiłaś, że one mają jeszcze materiał na brzuchu, żeby zasłonić brzuszek poporodowy, który nie zawsze chcemy pokazywać, ale też właśnie, kiedy jest chłodniej i tak dalej. Ja pamiętam moje pierwsze karmienie, ktoś się urodził w maju, więc w ogóle rewelacja, tak? I ja wyszłam na kocyk pod dom i nagle się zorientowałam, że żeby go nakarmić, ja muszę całą bluzkę podnieść do góry, bo wzięłam sobie zły dekolt. I mi wiało po plecach, mimo że było ciepło i w ogóle miałam wrażenie, że wszyscy się na mnie patrzą, bo ja jestem cała naga. Już nie chodziło o tą pierś, tylko chociaż całe nikt się ciało. Nie patrzył, nikt to, się nie patrzył. To tylko twoje było ten, ale to tobie jest potrzebny komfort, tak? Tak. Także jakby realna potrzeba i one są tak uszyte, żeby ta kobieta czuła się komfortowo i naprawdę są też tak ładnie zrobione, żeby czuła się też stylowo i ładnie. Tak, myśmy na przykład nie bardzo się decydujemy na suwaki w naszych rzeczach. Teraz będzie trochę jeden suwak właśnie w sukience, ale z tego względu, że suwak nie jest najłatwiej rozpiąć jedną ręką, tak? Da się, ale trzeba się naprawdę nastarać. Więc my zdecydowałyśmy się na magnes i napy też jest trudne. Też napy trudno rozpiąć jedną ręką, więc u nas w tych dekoltach do karmienia z przodu, które są rozpinane, są magnesy. Bardzo jest to taki popularny trend w parentingu, żeby zwracać uwagę mamom, żeby o siebie dbały. I dbanie o siebie to nie jest tylko to, żebyśmy znalazły czas na kawę, na wyjście do kina, na to, żeby się wyspać, żeby czasem zostawić dziecko z tatą albo z babcią, z nianią i mieć czas dla siebie. Dbanie o siebie to jest też to, żebyśmy dbały o to, jak wyglądamy. O to dla siebie samych. Dla siebie samych, ale też dla partnera, dla dziecka otoczenia. Też, tak? Bo ubrana, zadowolona, ładna mama, to też jest inna energia w domu. I ja myślę, że warto inwestować w takie projekty jak Granatowo, bo dodam dziewczyny wam jeszcze do tego taki sekret, że to przychodzi tak zapakowane, że się czujecie po prostu jak takie boginie, tak, które otrzymały najlepszy prezent po prostu. Tak, staramy się, żeby ubrania... Dbałyście o każdy szczegół. Jak ja zobaczyłam tą paczkę waszą, to ja jej nie chciałam otwierać, bo ona była taka piękna, ja byłam taka szczęśliwa, wiesz, bo od razu ta myśl o zbliżającym się porodzie, ona mi się gdzieś zmieniała, tak, że to może być coś fajnego, bo ja dostałam tak pięknie zapakowaną sukienkę do porodu. Tak, bo poród jest fajny, tak? Tylko trzeba do niego się naprawdę przygotować, no bo to nie jest coś, co jest po prostu naturalnie przychodzi. No, o porodzie trzeba pomyśleć i o porodzie trzeba dużo gadać. Nie można traktować, bo taki jest... My tak miałyśmy kilka takich doświadczeń,
z klientkami, którym próbowałyśmy na targach opowiedzieć historię tej sukienki i dlaczego uważamy, że to jest warto zainwestować. I one mówiły dla nas coś takiego niewiarygodnego. A nie, nie, poród, nie, 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 ja nie, ja tak, ja nie chcę o tym myśleć, to potem, tak? I potem, a potem się okazuje na sali porodowej, że stajemy przed ścianą, której jest 1000 znaków zapytania, a my nic na żadne pytanie nie znamy odpowiedzi. A to nie jest moment, w którym można podejmować decyzję, bo twój organizm jest skupiony na czymś kompletnie innym. To trzeba zaplanować. To trzeba zaplanować. I nasza sukienka też jest takim przyczynkiem do planowania. Jak se ktoś kończąc drugi trymestr ciąży kupi i pomyśli, rozpięcia na plecach, to może znieczulenie. A jak znieczulenie, to czy ja chcę to znieczulenie? A co to znaczy to znieczulenie? Że to trzeba podać wcześniej płyny, więc jak płyny, to ja muszę się w odpowiednim momencie zdecydować na to. To nie jest tak, że ja przyjdę, mam rozwarcie 7 cm i poproszę znieczulenie. Wtedy ci powie położna, nie proszę pani, już na to nie ma czasu, bo podanie znieczulenia to jest 40 minut, a nie po prostu strzykawka i koniec. I to wszystko trzeba przemyśleć. I my też jakby w naszej firmie trochę, nie trochę, my w naszej firmie chcemy o tym mówić bardzo głośno. My robimy posty tematyczne. Ostatnio był post o nawale i było pod nim mnóstwo komentarzy, że dziewczyny jak sobie przypominają, to aż je boli. A ja im napisałam, ja jak pisałam, to sobie przypominałam, jak mnie boli. Myśmy oddały, co jest nietypowe chyba wśród marek. Ja nie znam drugiej takiej akcji. W styczniu zrobiłyśmy od wielu miesięcy pracowałyśmy z Fundacją Rodzić po Ludzku po to, żeby pomóc fundacji zbierać środki na ich działalność statutową i zdecydowałyśmy się, że ponieważ 1 stycznia weszły w życie nowe przepisy, nowy standard organizacyjny opieki okołoporodowej, w którym są zagwarantowane nasze prawa w czasie porodu, połogu i karmienia piersią, które były, ale mogły przestać być, bo jednym małym wykreśleniem z ustawy minister Radziwiłł po prostu załatwił kobiety w ciąży i było duże ryzyko, że 1 stycznia 2019 kobiety nie będą miały żadnych zagwarantowanych praw. Będą miały tylko te prawa, które dany szpital, ordynator albo położna sobie uznają za stosowne. No i Fundacja Rodzić po Ludzku przez pół roku kampanii takiej bardzo mocnej informacyjnej w mediach, media ją poparły, te takie prokobiece media, plus kobiety same je wspierały, wywalczyły, że standardy zostaną, tylko że minister Radziwiłł chyba nie wiedział za bardzo, jak się z tego wycofać, więc stwierdził, że zrobi nowy dokument. W tym ten dokument fajnie, że powstał, bo udało się do niego włączyć kilka nowych rzeczy, między innymi opiekę psychologiczną kobiet w ciąży, czy nacisk na karmienie piersią. I ponieważ 1 stycznia miały te standardy wejść, to stwierdziłyśmy, że to jest świetny moment, żeby właśnie rozpocząć naszą akcję. I na cały miesiąc myśmy oddały nasze social media Fundacji Rodzić po Ludzku. Stworzyłyśmy na podstawie grafik fundacyjnych, które są na naszych skarpetkach stworzonych dla fundacji. Zrobiłyśmy posty o tym, jakie mamy prawa, co nam gwarantuje standard organizacyjny opieki okołoporodowej. I miałyśmy bardzo dobry oddźwięk tej całej akcji. Nawet ostatnio w Krakowie, jak byłam na targach, to przyszła do nas klientka i rozmawiała chyba ze mną z pół godziny na ten temat, że to w ogóle było coś niewiarygodnego, że to było super, że tyle kobiet mogło się dowiedzieć tego, że dziewczyny to szerowały, że na forach były dyskusje. Wiesz, my do forów nie mamy dostępu, my nie mamy na to czasu, nie śledzimy tego wszystkiego. A tam dziewczyny po prostu gadały. Słuchajcie, fundacja zrobiła to i teraz dzięki temu możemy to. I nawet ja się nowych rzeczy dowiedziałam, jakie ja mam prawa. Chociaż już jestem matką po porodach, ale dzisiaj wiem, jakby zdarzyło mi się trzecie dziecko, to wiem, czego w 100% mogę chcieć od szpitala żądać. No i sprzedajemy dla fundacji koszulki i sprzedajemy dla mężczyzn na poród z dwoma hasłami. Wspieram cię, znam standard. Taką mocną przekaz i taka trochę... Aż mam mokre oczy. I taką sukienkę, znaczy koszulkę z takim, no trochę śmiesznym, chciałyśmy spróbować trochę to na luzie potraktować. Ty rodzisz, ja przewijam. Ale chodzi o to, żeby zbierać środki na Fundację Rodzić po Ludzku. No i skarpetki dla kobiet rodzących, bo tego też nie wiedziałyśmy, że kobietom w czasie porodu bywa zimno i dużo kobiet rodzi w skarpetkach. No i zrobiliśmy z tymi grafikami, które są fundacyjne, tam jest chyba 8 z kilkunastu grafik,
które mówią o twoich prawach w porodzie. No i mają takie hasło od góry: dasz radę dla ciebie, bo stojąc nad tym brzuszkiem swoim i cierpiąc, jest tam napis: dasz radę. A dla personelu medycznego, który cię bada, jest taki przekaz: rodzę po ludzku. Ten najprostszy i najtrafniejszy. No i te rzeczy z nami są, nadal wiszą w sklepie, można je kupić i cały dochód z tych produktów jest przekazany na Fundację Rodzić po Ludzku. To w opisie do podcastu podlinkujemy te produkty. Tak, te produkty są, no, bardzo nam zależy na ich sprzedaży, no bo każda złotówka z nich trafia do fundacji, a fundacja jest niedoinwestowana, bo jak każda organizacja pozarządowa w Polsce jest niedoinwestowana, bo one chcą być niezależne od środków państwowych, więc muszą albo unijne, albo prywatne i no nie jest to łatwa sprawa. No, więc zachęcamy do zakupu tych rzeczy. No i oczywiście można ubrać męża, po prostu, który ciebie wesprze w czasie porodu, bo oni po to też są. Męże, dule, przyjaciółkę, bo to nie zawsze musi być partner, ale ktoś, kto z tobą będzie. Długo. Cudownie, że się angażujecie. Miałyśmy rozmawiać pół godzinki, ale temat, no, nie dość, że fajny rzeka. Biznes zrobiłyście, tak? To jeszcze w sensie dla was jako mam, że po porodach po prostu tak zmieniłyście pracę. To są częste historie w moich podcastach. To co robicie, naprawdę ma taką fajną misję. Tak, no. Chcemy, żeby, znaczy ta sukienka, nie ukrywamy, że sukienka jest, nie jest produktem zarobkowym, ponieważ jej uszycie jest bardzo drogie. Ona ma dużo materiału, ma te wzory, ma napy, procedura. Nasza szwalnia jej strasznie nie lubi szyć. Jak dostaje 10 zleceń i pierwszym jest sukienka do porodu, to ostatnim dostaniemy sukienki do porodu. To jest produkt, który bardzo mało na siebie, znaczy bardzo mało na nas zarabia. Ale w ogóle nie wyobrażamy sobie, że granatowo mogło istnieć bez sukienki do porodu. Nawet miałyśmy takie plany, żeby może zrobić jakąś wersję prostą, tańszą, która po prostu będzie trochę więcej dla nas zarabiała. Ale nam się nie... Znaczy nie potrafiłyśmy zrezygnować z rozpięcia na plecach, nie potrafiłyśmy zrezygnować z napów, magnesów. No bo jak? No jak to karmienie bez tego wszystkiego? No więc uznajemy, że jest to po prostu produkt misyjny. Brzmi strasznie tak, wzniośle, ale naprawdę sukienka do porodu jest takim produktem, który nam naprawdę wynika z naszych doświadczeń i z naszego głębokiego przekonania, że kobieta po prostu ma prawo rodzić w czymś dobrym, wygodnym, funkcjonalnym i po prostu ładnym. I nie tylko my to wiemy, nie tylko nasze klientki to wiedzą, ale zaczyna nas też branża doceniać. Byłyśmy w finale konkursu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Dobry Wzór 2017. Był to dla nas taki szok, że jak do Dominiki zadzwoniła pani, to Dominika, my mamy mnóstwo takich propozycji, że będziemy tam marką roku, marką kobiecą roku, czy kobiety decydują, a to są tak naprawdę konkursy płatne, jak zapłacisz 2000, 3000, to na pewno dostaniesz nagrodę i potem możesz się znakiem posługiwać. I Dominika myślała, że to jest jeden z takich telefonów i dzwoni do mnie, mówi: Baśka, czy ty wyobrażasz sobie, że dzwoni do mnie Instytut Wzornictwa Przemysłowego i oni chcą nas zgłosić do dobrego wzoru? I ja mówię, to jest w ogóle niemożliwe, bo ja jako mała dziewczynka na Śniadeckich w Warszawie chodziłam z moimi rodzicami na spacery, bo to jest koło Starego Miasta i myśmy tam zawsze dochodzili i oglądaliśmy przez okno te niesamowite rzeczy, bo to były często rzeczy z zachodu, a to były lata 80. I po prostu ja mówię, ale jak to? Ten Instytut Wzornictwa Przemysłowego, no nie wygrałyśmy, ale powiem ci, że to był pierwszy raz w życiu, kiedy byłyśmy dumne z tego, że naprawdę nawet nie wygrałyśmy, bo myśmy były w samym finale, dotarłyśmy do finału, tam było chyba z 10 czy około 10 rzeczy. Przegrałyśmy z siekierą. Się śmiejemy, bo to jest coś, co... Byłyśmy w ogóle, najpierw byłyśmy w strefie moda, ale kilka tygodni przed finałem nas przenieśli do strefy domu. I powiem ci, że w modzie może byśmy miały większe szanse, bo tam były chyba tylko 3 firmy, 3 produkty, a tu było trochę więcej. Ale myśmy się cieszyły, dlatego, no bo ten produkt był stworzony do domu, do szpitala, tam były, wiesz, rzeczy, które pomagały ludziom w niepełnosprawnym, jakieś automatyczne sposoby otwierania drzwi i to wszystko po prostu ubrane w ładny design. I nasza sukienka była razem z siekierą, która miała po prostu piękny design, naprawdę była piękna i nie dziwię się, że wygrała. Były tam płytki, były tam okna dachowe, jakieś takie rzeczy, które kompletnie są z różnych bajek, ale chodziło o tą strefę domu. I nasza sukienka jest w strefie domu, więc tym bardziej cieszyłyśmy się, że tam byłyśmy, chociaż wiedziałyśmy, że tam na pewno nie wygramy. Ale dla nas to był taki przywilej.
Ostatnio byliśmy na targach w Kielcach. To są branżowe targi Kids Time, czyli dla branży, czyli dla przedstawicieli, dla sprzedawców, dla twoich kontrahentów. I tam wygrałyśmy nagrodę Kids Star, czyli branża nas doceniła. Powiedziała, że mamy fajny produkt. Zgłosiłyśmy się w tym roku i od razu, nie ukrywam trochę, że tak może mało skromności w tym, ale jak pisałam zgłoszenie, to ja wiedziałam, że my wygramy, bo po prostu nasz produkt jest super i wcale mnie nie zdziwiło, że jak zadzwonił do nas pan, żebyśmy koniecznie przyszły na to rozdanie nagród, no bo wygrałyśmy, no i w ogóle znowu szał, tak? Ale oczywiście najbardziej nas cieszy to codzienna sprzedaż i to, że codziennie te sukienki wychodzą do dziewczyn i parę maili w tygodniu, że po prostu są super. Jakbyście dziewczyny widziały Basi oczy, jak o tym opowiada, jak one się cieszą. Żyjesz z pasją, żyjesz z misją. Bardzo ci tego gratuluję. Dzięki. Fajnie, że z Dominiką stworzyłyście Granatowo i je tak rozwijacie. Trzymamy za was kciuki. Będziemy śledzić, bardzo. Będziemy promować. Zapraszamy, tak. Zaglądajcie do nas. Jak nie po ubrania, no to zaglądajcie po wiedzę, bo też o niej mówimy o rzeczach związanych z karmieniem piersią, z porodem, z ciążą. I po prostu obserwujcie nas. Może coś wam się kiedyś spodoba i kupicie. Jak nie, no to jak cokolwiek się dowiecie od nas i to będzie przyczynek do, nie wiem, lepszego karmienia, lepszej ciąży, lepszego porodu, no to my już będziemy zadowolone. Zapraszamy na www.granatowo.com. Tak, granatowo.com, zapraszamy. Nasze social media też są otwarte. Dzięki, Basia, za rozmowę. Dziękuję bardzo. To już wszystko w tym odcinku. Jeżeli chcesz posłuchać więcej otwartych rozmów o macierzyństwie, wejdź na stronę hejmama.pl.